Cześć, witajcie. Dziś przygotowałam dla Was bardzo ciekawy, myślę, filmik o emigracji emigracji, imigrantach i w ogóle wszystko, co, co dotyczy się nas tutaj mieszkających na Islandii, na wyspie, więc porozmawiamy w sumie o nas. No i tak, właśnie statystyki chcę wam pewne przedstawić i te statystyki. Przedstawiają się, że według właśnie głównego biura statystycznego na Islandii, jakim jest Hagstowa Islands, w styczniu 2019 roku na Islandii było łącznie 50 272 imigrantów, co stanowiło 14,1% całej populacji wyspy. A z kolei w styczniu 2018 roku było to 12,6%, co stanowiło tylko 8% populacji wyspy, czyli jak widać, jest wyraźny wzrost osób, które przyjeżdżają na Islandię, osiedlają się tu i mieszkają. No i najpierw chciałabym jeszcze Wam wytłumaczyć, kim jest imigrant. Otóż imigrant jest to osoba, która urodziła się poza granicami kraju, w którym mieszka, czyli tu na Islandii, a jej rodzice oraz dziadkowie urodzili się w innym kraju, czyli na przykład jeśli dotyczy to nas Polaków, czyli w Polsce. No i właśnie jest ta rodzina pochodzi z innego kraju, w którym dana osoba mieszka, czyli nasi rodzice, dziadkowie, czyli jesteśmy prawda, tutaj imigrantami pierwszej generacji. No i co ciekawe jest, doczytałam się właśnie w tych statystykach, że e, wzrosła również e, ilość imigrantów e, tak zwanego drugiej generacji, tzw. drugiej generacji, i są to osoby, które urodziły się już tu na Islandii, ale ich rodzicami nie są e, Islandczycy, nie są. E, są to po prostu ich rodzicami są imigranci, czyli pierwsza generacja właśnie imigrantów, która ma dzieci. Te dzieci już są e, imigrantami drugiej generacji. I tak właśnie w roku 2018 e, takich roku, e, roku, przepraszam, takich ludzi na Islandii było 4861 osób. Są to głównie dzieci. I w roku 2019 liczba ta wzrosła do 5260. Trzech osób. I następną, właśnie grupę stanowią Islandczycy obcego pochodzenia, czyli osoby, których jeden rodzic nie jest Islandczykiem, lub takie osoby, których oboje rodzice są Islandczykami, ale urodziły się już za granicą. I procentowo jest to aż 6,9% całej populacji, czyli nawet jak widzicie, jest całkiem spora ta grupa y, osób, które właśnie w ten sposób. Y, są urodzone. No i teraz tak: imigranci pierwszej i drugiej generacji stanowią obecnie w tej chwili 15,6% populacji Islandii, także jest to całkiem, całkiem dużo. Osoby urodzone w Polsce były największą grupą imigrantów w 2019 roku. I tak było też w latach poprzednich. Jesteśmy jednak dużą grupą, dużo nas tu przyjechało. Sami wiemy, że po 2004 roku, po 2006 roku była duża już tutaj migracja do Islandii, 2008 była kolejna fala. Te fale były i właśnie to spowodowało, że nas w tej chwili jest bardzo dużo. Te fale są cały czas i. Stanowiliśmy właśnie w 2019 roku największą tą grupę. W sumie Polaków w zeszłym roku było 19 172 osoby i jest to 38,1% całej populacji imigrantów na Islandii. Drugą grupę pod względem liczebności były osoby urodzone na Litwie. I tych osób tutaj jest 2884, a trzecią grupę stanowią osoby urodzone na Filipinach i jest to 1968 takich osób. Także jak widać, tu też się zmieniło to na przestrzeni lat, gdyż my, Polacy, byliśmy numerem 1 po latach 90., całe 2000, 2010 i tak dalej. Przez ponad 20 lat, prawie 30 lat stanowiliśmy właśnie numer 1 na Islandii jako grupa, a za nami byli Duńczycy. Już w tej chwili tych duńczyków, jak widać nie ma, są to Litwini, a następni są Filipińczycy. 1 stycznia 2020 roku 63% przecinek, przepraszam, pomyliłam się, 60, no tak, 63% 6. Imigrantów z pierwszego i drugiego pokolenia zamieszkiwało region stołeczny, czyli chodzi tutaj o region Reykjavik, Hapna, Fjordur, Garda Bayer, Mostres Bayer i tak dalej, Seltjernes również. I najwyższy odsetek imigrantów w przeliczeniu na miejscową ludność stanowili imigranci zamieszkali w rejonie Reykjanes, czyli mamy tu Wogar, Keplawik, Grindawik. Gardur, Sant Gerdi, wszystkie te okolice, tam gdzie jest lotnisko międzynarodowe, jeśli ktoś nie wie do końca gdzie, to właśnie to jest Reykjanes. I tam imigranci pierwszego i drugiego pokolenia stanowili 26,6 społeczności tego regionu. Także jest to sporo, bo jedna czwarta ponad najniższy odsetek imigrantów pierwszego i drugiego pokolenia zanotowano w północno-zachodniej Islandii czyli Nordulandwestra Nordu czyli mamy tutaj właśnie tam gdzie jest Sojdarkrokur, Blondos, Kwamstangi, Skagastrond ten rejon i tam stanowili oni zaledwie 7,5% populacji, czyli jak widzicie sporo mniej jeśli pomyślimy o tutaj, o południu Islandii, prawda? I o rejonie stołecznym i, i tak dalej. Tutaj zawsze było najwięcej ludzi, którzy po prostu, nie tylko Islandczyków, czy imigrantów, po prostu tu jest najwięcej pracy, także no, samo przez się. W 2018 roku obywatelstwo Islandii w sumie otrzymało 569 osób, a porównując rok 2017, gdzie obywatelstwo otrzymało go, tylko... W sumie aż 637 osób. No i w 2018 roku otrzymało obywatelstwo więcej kobiet niż mężczyzn. Myślę, że jest to spowodowane tym, iż więcej kobiet imigrant, imigrantów najprawdopodobniej zamieszkuje Islandię, gdyż jednak my, kobiety, bardziej tutaj do tych prac przyjeżdżałyśmy. Czy do fabryk, czy do sprzątań, czy do po prostu innych. Więcej tych kobiet jednak jest jako tutaj imigranci. No i od roku 1992 większość nowych obywatelstw nadawana jest właśnie nam, Polakom. Także my, Polacy, stanowimy znowu tutaj grupę numer jeden, jeśli chodzi o. O, o, otrzymywanie obywatelstwa. W 2018 roku 247 osób otrzymało azyl i była to rekordowa wówczas ilość, jeśli chodzi o Azyle i spośród nich 78 osób stanowili obywatele Iraku i 28 osób uchodźców było syryjskich. E, tymczasem... Mm, Wniosków o udzielenie azylu w 2018 roku. Wnioski to właśnie, z prośby o udzielenie azylu w 2018 roku właśnie to spadło z o 1 trzecią w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli 2017. Jest to odpowiednio w 2018 roku. 1068 takich wniosków było. I w 2018 tych wniosków było 731. No i tak się właśnie zastanawiam, czy tych wniosków było tyle, dlatego że jednak niektórzy ludzie boją się Islandii. Czy pogoda przeraża to, że tu jest jednak zimno, śnieżnie, wietrznie i tak naprawdę mieszkać na Islandii nie każdy potrafi, nie każdy potrafi. Przyzwyczaić się, zaaklimatyzować. I na pewno tym osobom z tych ciepłych krajów jest tu o wiele trudniej jak nam, Polakom. My jednak jesteśmy przyzwyczajeni do zim, ale na pewno nie tak srogich jak są tutaj, w sensie tego wiatru, bo e, jednak zimy są tutaj. Sami wiecie, jak mieszkacie, że są nawet łagodniejsze, jak czasami w Polsce są te zimy. Mamy w styczniu plusowe dość temperatury, jeśli chodzi o Europę. Jest to. To właśnie jest za przyczyną golsztromów, które nawiedzają Islandię, wiatry z Afryki, także jest to całkiem, całkiem fajne. No i tak się właśnie zastanawiam, gdzie, gdzie my pędzimy, dokąd my właśnie się zmierzamy, bo jednak ta nasza grupa Polaków, stanowiących bardzo duży procent, jak widzieliście, mieszkańców Islandii, cały czas się rozrasta, cały czas nowe osoby przyjeżdżają, i to jest ciekawe moim zdaniem, jak to właśnie na przestrzeni lat wygląda. No dobrze, to ja tutaj właśnie dla Was nagrałam taki film, e, znaczy film w sumie, audycję, e, taką pogadankę o tym, jak to wygląda. I piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, jakie są Wasze doświadczenia. E, zapraszam właśnie do komentowania, do polubienia kanału. Kliknijcie dzwoneczek, zaznaczcie, żeby wszystko Wam się wyświetlało. Ja niebawem coś nagram. Jeżeli macie jakieś tematy, piszcie właśnie w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym ja nagrała, opowiedziała. Też na wszystkim się nie znam, pracy nikomu nie szukam, także proszę do mnie CV nie wysyłać, ponieważ ja nie zajmuję się tym. To byłoby na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.